Hej, hej, z tej strony Lewy Master. Witam Was serdecznie w ten poniedziałkowy wieczór. Dzisiaj kontynuujemy naszą serię z Witness. Kolejne zagadki, kolejne przygody. Zapraszam Was serdecznie na tego streama. Zachęcam do subskrybowania tego kanału oraz kanałów na YouTubie. Pamiętajcie o powiadomieniach. Zapraszam Was też na serwer Discordowy. Tam regularne informacje na temat streamów, ewentualnych wydarzeń, konkursów. Co my tu mamy? Muszę sobie przypomnieć. Co to są za... Sekundę, muszę coś sprawdzić. Wybaczcie. Znowu coś tu się bawiłem i coś się zrobiło, ale nie, no mam nadzieję, że wszystko będzie ok. No dobrze, wracamy do gry. Co my tu mamy? Dobra. Tak. Kurczę, nie pamiętam, o co, jak te układanki tutaj. A tu co mam za układankę? Czy tu nie chodziło o to, żeby... oddzielić? Żeby połączyć je ze sobą. Powiem wam szczerze, że nie robiłem przygotowania tutaj jakby powtórki z... z tymi zagadkami. A ostatni odcinek był tydzień temu. Zejdźcie na dół, pewnie do... No
nie, coś się wydarzyło. A, jest łódeczka. Okej. To łódeczkę akurat znamy. Zobaczmy w takim razie, co tutaj jeszcze można osiągnąć. Dobrze, znaczek, który anuluje nam... Okej, to całkiem zgasło. Okej. Dobra, przejdźmy się jeszcze gdzieś indziej. Może żeby odświeżyć sobie trochę pamięć i zrobić małą rozgrzewkę, to pójdziemy gdzieś po prostu jeszcze w inne miejsce. Trochę zagadek tu już rozwiązaliśmy. Ale jeszcze nie wszędzie byliśmy, więc możemy sobie tutaj poszukać różnych rzeczy. Może gdzieś coś ciekawego znajdziemy. Mamy jakąś dróżkę, ścieżkę. Zobaczmy. Okej, tu mamy jakiś most, pewnie jakaś kolejna sekcja. Tu byliśmy, dobra. Aha, tu jest wejście na górę, tu też w sumie byliśmy. Co my tu mamy?
sumie jakieś kolory. Kurczę. Jak my tego nie znamy, to ja tego nie rozwiążę. To jeszcze poszukajmy czegoś. Na pewno jest coś, co nam... O, jakaś zagadka. Ciekawe, czy to... z wysoka gdzieś można rozwiązać, czy to... Aha, tu byliśmy. A, tu jest łódeczka na pewno. Coś jest. Pewnie też łódką trzeba przepłynąć tutaj. Jakiś leżaczek. Gdzie te kable idą? Czy tu jest jakaś podpowiedź? Patrzę, czy nie ma jakiejś wskazówki, coś inaczej wygląda może. Może przez te drzwi coś widać?
Dobra, tu sobie otworzymy. To też wygląda, jakby to było jakieś... O. Łamigłówka. Jakby to miało być tu ze środka narysowane. Może tu się musi otworzyć. Kurczę, widzicie, to jest tak. Nie chcę grać wcześniej w grę, żeby potem udawać, że obczajem te łamigłówki, bo chciałbym się zmierzyć z nimi na serio. A z drugiej strony, widzicie, tak to później jest, że próbuję rozwiązać, może nawet nie po kolei coś. Jest to zrobić ciężko. No dobra. W labiryntach już byliśmy, ale to nie wszystko było rozwiązane, więc spokojnie możemy sobie spróbować tutaj coś rozwiązać. Nie wiem, wymyślam teraz, co tu się dzieje. A, czekajcie. To jest reprezentacja tego labiryntu. To idziemy tu, w tą stronę. Do końca... A, nie, do końca nie. Tu. Czyli tak. Tu. I chyba tu. Jest, otworzyło się. Super. No to łamigłówka rozwiązana. Teraz idziemy dalej. Więc chyba tak. O. A tu już nie ma tak. Czy tu chodzi może o tą trawę? Tu jest zablokowany, bo jest trawa. Tu teoretycznie też, czyli idziemy tu. Tu. No tak. Okej, super. Cieszę się, że to rozwiązałem. Kolejny labirynt. A tu po czym poznać rozwiązanie? Okej. Tu chyba słychać, tylko nie wiem, w którą stronę powinniśmy iść.
I tu nie. Tu nie. Okej, trochę. A tutaj? Tutaj też jest dźwiękowo, więc dobra. Kurczę. No tutaj już jest ciężej to usłyszeć. Nie no. Tu jest coś przekręcone. Albo są dwa wejścia. Nie, no jedno jest wejście. Coś. To trochę wygląda, jakby to było tu. Moment. Dwa do przodu. Jeden w bok. Ale już tu, nie, to raczej nie jest ta droga. Czyli tak. Raz, dwa. Trzy. Raz, dwa. Jeden. Czyli to wygląda, jakby to było tu. No właśnie. Ten labirynt nie pasował mi do tego labiryntu na drzwiach i musiałem znaleźć części wspólne między tą łamigłówką a... łamigłówką, a tym labiryntem. Czyli weszliśmy trochę od innej strony. To
jest zamknięte, ale sobie możemy otworzyć. Tu jest jakaś łamigłówka. Tu, tu. Coś odblokowałem. Tylko nie do końca jestem świadomy tego, co się wydarzyło. Zastanówmy się, jaka tu może być podpowiedź. Może tylko trzeba się poruszać tutaj, gdzie są te deski. Musiało być tak. My wchodzimy. Tu. 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 Czyli idziemy tu do końca, idziemy tu, no dobrze, zobaczmy, ale moment, jeszcze jedną rzecz sprawdzę na pewno. Nie, nie może tak być. To musi być tak. Tu, tu zawrócić trzeba. I tu pójść. Dobra, zobaczmy to. Trzeba zawrócić. Iść tu.
musimy to zrobić w taki cwany sposób. Zobaczymy, czy to się uda. Udało się. Był taki cwany numer, że trzeba było mimo zablokowanej drogi stanąć w taki sposób, żeby tą drogę narysować. Okej. Okay. Musimy zobaczyć, skąd startujemy. Aha, startujemy stąd. Dobrze. Sobie otworzymy. Zastanawiam się, co oznaczały te przekrzywione. Czy to może być dowolny kształt, czy to może być... Czy to musi być ustawione? Musiałbym się przejść tu. Tu. Czekajcie, tu, 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 tu. Jestem ciekaw, czy to się będzie... Tak. Czyli tu jest symetria. Dobrze. Jak jest symetria... To to jest... W sumie nie taka trudna sprawa. Bo to musimy przejść raz, dwa, trzy, tu, iść tu, tu musimy dotrzeć tu, tu i teraz iść tu. Jest, otworzyło się, super. Przy okazji zobaczmy, co to było. Coś było. Jeszcze zobaczymy tam na dół, jak zejdziemy, co tam jest. Okej, gdzieś wyszliśmy. A. Skrót tutaj, dobrze. Zobaczmy, gdzie te kable ciągną się. Coś się udostępniło. A, jest jakieś przejście. A, tam się odblokowało. Łamigłówka, dobra. Ups, tam się coś zamknęło, ale dobra.
tu nam chyba te gałęzie pokazują, gdzie nie należy iść. Więc wychodzi na to, że powinniśmy przejść tak. Jest. Następna mamigłówka. A, czyli to jest dość, bym powiedział, proste. Jeśli my wiemy, że nam ten cień tu przeszkadza. Dobrze. Idziemy dalej. O. A tu chyba trzeba... A, no właśnie, odsłonić sobie światło. I teraz szybko zapamiętać. Dobra, jest. No, coś się odblokowało. Przejście na dół, dobrze. I tu jeszcze coś. O. A to nam jakieś pręty zasłaniają, więc pręty rozumiem, że powinniśmy zignorować. Dobrze. A tu też jest kratka, którą powinniśmy zignorować. Dobrze. Znowu nam się coś rozdwoiło. Tu chyba trzeba iść tędy. Dobra. Następne. No jak się już złapało jakiś, że tak powiem, początek nici, to chyba tu powinno iść. Nie. Ha. Dobre. Okej. Kolejne. No to już tak łatwo nie jest, ale wygląda na to, że to tutaj jest. Przejście. I gdzie teraz? Chyba tu. Próbuję wyobrazić sobie, gdzie się gałęzie kończą, a gdzie kratka nam dokucza. Idźmy dalej za tym kabelkiem. Okej. To trochę wygląda, jakby to szło tu i tu, bo jest słońce. O, zobaczcie. Zmienił nam się kolor w ogóle. Czyli coś nowego się wprowadza tutaj. Tu też mamy jakąś podpowiedź. Jakby to chciało iść tu. Moment. Jak tu podejść? Czy to musi się odsunąć? Czy musimy jakoś... O, jest. Tu. Chyba tu miało być tak. No i gicior. Tu mamy podpowiedź. Tu. A gdzie jest ten?
To ciekawe teraz. Nie, poczekajcie, dobra, zróbmy to. Jak zinterpretować tą? A tu są. A, tu jest jeszcze jeden. Kurczę. A, dobra, ja już rozumiem chyba. To jest rozwiązanie do miejsca, w którym nam, no właśnie, tu gdzie mieliśmy podświetlone, to mieliśmy iść, a ten element miał być podłączony tu, gdzie jest cień. Dobra, już zaczaiłem. Dobra, tu też coś jest. Widzę tą podpowiedź, tylko nie wiem, jak ją zastosować. Może to trzeba jakoś specjalnie. Wygląda, jakby szło tutaj, ale no właśnie, kurczę. A to może musi być stąd, tu, 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 tu. Nie, może przekombinowałem. No zobaczcie, tu się podświetla. To wygląda, jakby to się miało łączyć z tym i iść do góry i z powrotem. Tu, tu, tu. A, bo tu dwa są chyba. Tu, tu, tu. Tu. Jesteśmy, gdzie to słońce tam było. Jeszcze jedno tu. Tu. I tu. Dobra, jest. Rozkminiliśmy to. No dobra.
I tu też jakaś pewnie podpowiedź powinna być. Gdzieś na drzewie, czy gdzieś. Innego kółka nie ma. Jakaś podpowiedź tym razem? Okej, tu jest coś na drzewie, zobaczcie, w tym miejscu. Dobra, udało się. No i tu też trzeba jakiejś podpowiedzi szukać. A, tu na kamieniu chyba jest jakaś podpowiedź. O! To trochę na pamięć trzeba. Albo z odpowiedniej perspektywy. Trochę tak. Tu. Wyżej. Tak. Tu. I tu. Dobra. Co tu przez okienko widać? Nic. To mi wygląda, że to powinno iść tak. Dobra. Nie wiem, czy to ostatnia łamigłówka z tej serii. Tu.
To jest tak? Nie. Jest tak, tu do samego końca, potem dwa wstecz. Tu dwa wstecz. Moment. Aż to sobie chyba rozrysuję. Dobra. Więc to jest tak. Tak, tak. Hop. Raz, dwa. Raz, dwa i do góry. Zawracam. Jeszcze jeden na dół. Dwa do góry. Raz, dwa, trzy i do góry. No dobra, zobaczmy, czy to zadziała. Patrzę na tą swoją kartkę. Tu. 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 No dobra, udało się. To był dobry trop. Tu nam się coś otworzyło. Pod ziemią. Chyba. Nie, tu schodziliśmy. Więc co nam się otworzyło? Nie wiem, coś pod ziemią. Ale dobra, możemy zejść teraz do tych łamigłówek na dole, myślę. Tu coś jeszcze jest. In a sense, what modern physics is to the history of Western thought, Zen is to the development of the Eastern worldview, the ultimate refinement of more than 2,000 years of incisive debate, discussion, and critical development. Yet the difference between the two could hardly be more marked. Whereas physics is interested above all in theories, concepts, and formulas, Zen values only the concrete and the simple. Zen wants facts, not in the Western sense of things that are measurable and numerical, which are in fact abstractions, but as living, immediate, and tangible. Its approach to understanding is not to theorize, because it recognizes that previously accumulated ideas and knowledge, in other words, memories of all kinds, block the direct perception of reality. Therefore, Zen adopts an unusual approach. Its buildup involves language, which is unavoidable. Any method, even if it turns out to be an anti-method, has first to convey some background in order to be effective.
But the way Zen uses language is always to point beyond language, beyond concepts, to the concrete. David Darling, 1996. Co to z tym zrobić? Dobra, udało się. Rozkminiłem wreszcie. Okej. Nie było może takie bardzo trudne. No i teraz się trzeba zastanowić tutaj.
Pomyślmy, to jest 1 i 2, bo to zajmuje nam tyle. Tu mamy 3 i 1 i tu mamy 2, czyli to jakby wszystko wypełnia całe te 9 pól. Jak oddzielę to, to już się nie będzie zgadzać. Dobrze, zobaczmy, czy to... Nie, tylko jedno ma nie działać, okej. Tak? Nie. Może tak. Tu 2, tu jest w drugą stronę i tam to powinno się zgadzać. Jest. No i teraz co? Zastanówmy się. Mam wrażenie, że na przykład ta figura i ta lub ta mają też w sumie kwadrat. Tylko jak zrobić tu kwadrat?
żeby te figurki były bliżej siebie, to bym kwadrat zrobił. Nawet gdybym tu był. Ale można jeszcze zrobić coś takiego. Zobaczmy. Nie tak. Tu. Nie, to się nie uda. Nie wiem, czy to jest dobre. Niech no narysuje. Jakie one mogą figurki przyjąć? Czy ja jestem w stanie zrobić coś takiego? Tak, chyba. Coś się opuściło. Zostały jeszcze te łamigłówki. Tu już nic więcej nie ma. Po co to się opuściło, to do końca nie wiem jeszcze. Może do tego, żeby dostać się tam do pulpitu.
A na razie jeszcze zostały mi tu pod spodem jakieś łamigłówki. Teoretycznie to znamy. A, to jest na 3 kwadraty. Gdyby było tak i tak, nie. Czyli to jakby mogło być przekręcone, a to nie. No ale to w sumie. Dobra, czekajcie, a może gdyby to było... Ale nie, to się nie uda. Kurczę. Gdyby dało się tu przejść, to może to miałoby sens rozwiązanie. A gdyby zrobić w ten sposób... No ale też tu nie przejdziemy. Ale to już powinno się udać. Jest, dobra. Coś tu zadziałało, ale jeszcze jedno musi zadziałać. To.
jak to powinno zadziałać. Nie wiem, wymyślam teraz. Hello, hi there. Yes. Do you know the solution? Maybe? I don't remember all solutions, especially for these stars. Oh, really? Could you tell me how to solve it? I think I remember some puzzles, but I don't know if I solve all of them. Sorry for my English. Treehouse. I don't remember where it is exactly. Okay. Ah, okay. Go to the boat. Okay. Boat is here. And treehouse. Is here? On the right. Here? Ah, here. Yes. Here. I'm sorry. Here. Yes. This is the same star. Could you help me here? Okay. Okay. Fine. So, go to the full speed. I played The Witness last episode. 1 week ago, and I start with a finding where I finished last one.
Yes, the level of these puzzles grow too fast sometimes. Okay. It should be okay. So it looks like it should be okay. So it must be only with one square, or can be with empty squares like this, or okay. That's maybe it should be paired. Okay. Seems to be good. Okay. So if it should be paired. Oh. Okay. Oh. Nice. Okay. I understand, I think. It can be sliced, but it should be paired with the same color, yes? Nice. Thanks for this. Okay, it's okay, so it should be. Oh. The only. Yes, so. Only way to finish is here, but okay, I need to exclude here this one and go here. Yes, okay. Wow. It's boost for me now. Thank you, Sandora. It really okay. Ciach, ciach. Yes. Okay. So. Ah, yes. It's so simple now. It can be that way. Sure. Okay.
Okay, I should think. Okay. Oh, here's the telephone. Yes. Nice. Nice. Sandora, did you finish the full game? Okay. Problem for me is to find good way to get the trainings. Okay, it's fine for me. I need to. Okay, but when I do this that way. Nice. Okay. Okay, I see. Okay, I found it. That was easy. Oops, nope. Too far. Okay. Okay.
in Holland. Okay, so thank you for your help. I appreciate it so much. Maybe see you again. Okay, thank you very much for your help. It was really boost for me now. So best regards for Holland and for you, and see you again next time. Thank you. Thank you for following. Dobra. Może być razem. Ale zielony z pomarańczowym nie może być. No właśnie. Okej. Okay.
Jest. To jest trudniej już. Super. Aha, czyli tu jest jakaś nowa zasada. To jest jakaś zasada. Czekajcie, cofnijmy się. Te były same. Musiały być w parze. I rozdzieliliśmy tamte. Tu się okazało, że mogą być z jakimś kolorem. A te w takim razie albo muszą być z jakimś kolorem, albo nie mogą być z żadnym. No tu się coś zaświeciło. Te nie mogą być ze sobą, no. Ale te zadziałały.
Nie, no teraz żadne nie pasują. A może nie, jeszcze raz. Jak wyizolować te białe? Kurczę. No te się zgadzają i one wygląda na to, że muszą być oddzielnie zupełnie ze wszystkimi. Tylko jak teraz zrobić? Że czarne nie mogą być z niczym, albo nie mogą być. Czarne nie mogą być z czarnymi, czyli to jest negowanie. No kurczę, wydawało mi się, że to rozwiązanie już próbowałem, ale zróbmy tak. Jak jest jedno, to co, musi być z jakimś. Musimy tędy na pewno. A jak jest jedno? Okay.
Jak jest jedna, to musi być w parze z czymkolwiek. Białe musi być z białym. Różowe musi być z różowym. Aha, bo tu nie rozdzieliliśmy. O, w ten sposób, dobra. No właśnie, i teraz tak, czy różowe musi być z różowym? Nie, bo nie jest w parze. Aha, czyli kolorowe muszą być w parze, ale mogą być z innym kolorem. Te kolorowe nie mogą być ze sobą. Tak, nie. Dobra, słuchajcie, tą i następny będę rozwiązywał później. To jest dobry moment chyba, żeby skończyć, dlatego że będę mógł spokojnie wrócić do tej zagadki i kontynuować, przy okazji widząc, co było poprzednio. Serdecznie Wam dziękuję za dziś, szczególnie za follow i za pomoc od Sandory. Super robota, dziękuję serdecznie. Pozdrawiamy Holandię. Trzymajcie się wtedy, do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, cześć.